Szanowni Państwo, w Ostrołęce dzisiaj inaugurujemy cykl spotkań kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z Polakami, tak można to określić, dlatego że zdecydowaliśmy się na spotkania w każdej gminie. Ponad 2 lata, blisko 2,5 roku po zmianie koalicji rządzącej, po utworzeniu rządu, koalicyjnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy pojechać do każdej gminy, co nie oznacza zawsze do stolicy gminy, ale do każdej gminy, do każdego miasta i rozmawiać z Państwem o tym, co w tym pierwszej części tej kadencji parlamentu i rządu się wydarzyło, a co jeszcze jest przed nami. Szanowni Państwo, podjęliśmy ogromny wysiłek zmiany rzeczywistości polskiej i to nie tylko zmiany na przykład w polityce społecznej, czy w polityce gospodarczej, czy w polityce zagranicznej, ale podjęliśmy się zmiany komplementarnej, zmiany we wszystkich dziedzinach dotychczasowego naszego życia społecznego, politycznego, państwowego, takiej zmiany, która jest zerwaniem z tymi wszystkimi bolączkami, a nazwijmy to po imieniu patologiami, które towarzyszyły III Rzeczpospolitej po 1989 roku. A zatem Państwo widzicie, że i w tej sferze społecznej przywrócenie wieku emerytalnego, 500+, leki dla seniorów, zakaz zabierania dzieci z powodu biedy i inne programy, ale też i w gospodarce, inwestycje, zerwanie z wyprzedażą majątku narodowego i postawienie na nogi spółek Skarbu Państwa, które przynoszą ogromne zyski, wzrost gospodarczy, ale też i aktywna polityka zagraniczna i proszę zwrócić uwagę, polityka w zakresie bezpieczeństwa i tam, gdzie przywracamy posterunki policji i tam, gdzie przywracamy jednostki wojskowe na wschodzie Polski, zwłaszcza na wschodzie, ale będzie też i w centrum i na zachodzie, czyli obrona terytorialna, ale też i we wszystkich innych dziedzinach życia. I to, co ostatnio wiem, że wielu z Państwa bardzo zajmuje, irytuje i denerwuje, ale to jest wynik tego, że nareszcie zdecydowanie postawiliśmy na przywrócenie godności i honoru i bohaterom narodowym i walce o naszą pamięć historyczną, która częstokroć była kalana. Dziękuję bardzo za te oklaski, bo zbyt długo już nasi narodowi bohaterowie i ci, którzy oddawali życie za ojczyznę, czekali na to, żeby znaleźć godne miejsce nie tylko w polskich podręcznikach przywracania lekcji historii, ale też i na świecie. Szanowni Państwo, jeżeli sami nie zadbamy o nasze dziedzictwo, o naszą historię, to po latach okaże się, że to my jesteśmy winni wielu nieszczęść XX wieku. Stąd widzicie Państwo, że podjęliśmy się wysiłku naprawy państwa na bardzo wielu dziedzinach. Nie sposób tego wymienić jednym tchem. Jak widzicie, jest nas tutaj wiele osób. Mam nadzieję, że dzisiaj na te tematy podyskutujemy. Bardzo serdecznie Państwa witam. Jestem troszeczkę zaniepokojony, czy przy tak wspaniałym gronie, jak tutaj widzę, nie zapomnę wymienić zacnych osób, które znajdują się na sali. Państwo mi wybaczą, na sali znajduje się bardzo wiele osób, które znam osobiście, bardzo wielu gości. Cieszę się, że Państwo jesteście. I wybaczcie, jak nie dam rady wszystkich Państwa wymienić. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa parlamentarzystów, którzy są w Ostrołęce. Witam Panią poseł Teresę Wargocką. Witam Pana posła, Pana ministra, ministra energii, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Witam Pana senatora Waldemara Kraskę. Witam Pana senatora Roberta Adama Mamontowa. Serdecznie witam radnych wojewódzkich, Pana Krzysztofa Winiarskiego i Krzysztofa Żachowskiego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam naszych gości, którzy przybyli często z odległych miejsc wschodniego Mazowsza i Podlasia. Bardzo serdecznie witam panią starostę z powiatu ostrowskiego, panią Urszulę Wołosiewicz.
Witam pana burmistrza Jerzego Bauera, burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Bardzo cieszę się z obecności pana burmistrza Myszyńca, pana Bogdana Glinki. Witam serdecznie pana starostę powiatu ostrołęckiego, pana Stanisława Kubła. Obok pana starosty jest dyrektor, proszę księdza, dobrze mówię, dyrektor Radia Nadzieja w Ostrołęce, ksiądz Sobiech. Witam serdecznie. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przepraszam, że nie wymieniam wszystkich państwa z imienia i z nazwiska. Zapewne na sali jest bardzo wiele zacnych i godnych osób, których powinienem wymienić tutaj, ale jest to niemożliwe. A, oczywiście jest gospodarz. Widzicie państwo, razem z panem prezydentem Januszem Kotowskim, panem prezydentem Grzegorzem Płochą i panem przewodniczącym rady, panem Jerzym Grabowskim, jesteśmy tutaj gospodarzami w Ostrołęce, także witam też serdecznie współorganizatorów dzisiejszego spotkania. Korzystamy grzecznościowo z Ostrołęckiego Centrum Kultury. Po naszym spotkaniu będą tutaj wyświetlane filmy. Także bardzo serdecznie dziękuję, że możemy się tutaj spotkać. Witam jeszcze raz wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ten objazd kraju przez kierownictwo, przez parlamentarzystów, przez posłów, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości ma na celu zwrócenie uwagi na Polskę lokalną, na miasta, na wsie, tam, gdzie Polska rozwija się. Prawo i Sprawiedliwość zerwało z tym złym programem, który prowadziła Platforma Obywatelska, czyli programem, który się nazywał chyba dyfuzyjno-polaryzacyjny. Taka naukowa nazwa polegał na tym, że będą się rozwijały największe metropolie, a następnie jak się już te metropolie rozwiną, no to z tych metropolii wyjdzie rozwój niejako w sposób naturalny, prawda, to bogactwo się wyleje z granic największych miast i wyleje się na mniejsze ośrodki. Prawo i Sprawiedliwość stawia na rozwój Polski równomierny i tam, gdzie są wsie, i tam, gdzie są miasta średnie, i tam, gdzie są miasta małe i miasteczka zupełnie niewielkie. I dlatego nie jest to przypadkiem, że bardzo nam zależało na tym, żeby tu przy panach senatorach, radnych i przy panu ministrze, przy pani poseł, żebyśmy mogli zaprezentować, jak wygląda dzisiaj sytuacja Ostrołęki, miasta średniego, miasta, które jest centrum regionu, i bez wątpienia widzimy ogromną różnicę między tym, co było w czasach Platformy Obywatelskiej, a tym, co się dzieje teraz. Także zapraszam bardzo serdecznie pana prezydenta Ostrołęki. Proszę o pierwsze wystąpienie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jak pan poseł Czartoryski był jeszcze prezydentem, to chyba tak zaplanował tę salę, żeby właśnie takie spotkania się odbywały. W sam raz jest, wszyscy się zmieścili i o to nam mniej więcej chodziło. A co do zmian, to faktycznie nie mam żadnej wątpliwości, że ostatnie lata w pracy samorządu, wtedy gdy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, są zupełnie inne. Oczywiście w samorządzie my się wszyscy zawsze staraliśmy i staramy, i pewnie wszystkie samorządy próbują pracować jak najlepiej, tak przynajmniej zakładamy, ale często ta pomoc zewnętrzna, ona jest nieodzowna, żeby normalnie wszystkie plany realizować, przynajmniej te, co są możliwe. Proszę państwa, nigdy nie zdarza się, żeby do samorządu, przynajmniej do samorządu ostrołęckiego, przychodziły jakieś dyrektywy, że oto, prawda, rząd mówi, zróbcie tę ulicę albo tamtą. Ale bez wątpienia od tego, co prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, można także się w samorządzie uczyć, przede wszystkim w moim przekonaniu takiej dobrej równowagi. I od tego, drodzy państwo, chciałbym zacząć. Także drodzy państwo parlamentarzyści Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, państwo radni, panie i panowie, kilka minut pozwólcie, że zajmiemy, żeby pokazać to, co jest taką podstawą w samorządzie, chociaż oczywiście tych trudów i braków jest wiele. Podkreślam, to jest bez wątpienia pewna zbieżność i
często praktyki samorządowej i kierunków, które wskazuje obecny rząd. Chodzi o taką dobrą równowagę. Ja to nazwałem tutaj choćby próbą szukania dobrej równowagi między historią, piękną polską historią i dniem dzisiejszym, czy też między różnymi stałymi obowiązkami samorządu i tym, co jest jakąś szansą rozwojową, przekraczającą tylko tę naszą codzienność. Taka równowaga jest bez wątpienia ważna i wydaje mi się, że każdy z nas zauważa, że także obecnie w naszej ojczyźnie jest taka piękna próba połączenia z jednej strony szacunku dla przeszłości, dla wielkich bohaterów naszej przeszłości, a z drugiej troska o to, żeby dzisiaj, zwłaszcza ludziom uboższym, często zostawionym przez wiele lat samemu sobie, żeby działo się inaczej. I proszę Państwa, zaczynając od historii, króciutko przypomnę o tym, czym i przed naszymi gośćmi zawsze chcielibyśmy się pochwalić. W tej polityce historycznej, która nie jest tylko jakby próbą szukania, nie wiem, jakiejś promocji czy sławy, tylko prawdziwym próbą oddania hołdu tym, którzy byli przed nami, takim wiodącym naszym projektem w Ostrołęce, na szczególnej ziemi ostrołęckiej, jest jakby odnowienie pamięci i troski o żołnierzy powstania antykomunistycznego, żołnierzy niezłomnych, o żołnierzy wyklętych. To jest, jak wiecie wszyscy, nie tylko jakby pewna moda obecnych czasów. To jest wielka powinność i niektórzy mówią, że już dużo się o tym mówi, ale tak naprawdę to wielu, zwłaszcza młodych ludzi, niewiele ciągle wie, niewiele czuje, dlatego każdy trud, każde spotkanie, każda obecność, także wasza, za co bardzo dziękuję, na różnych uroczystościach miejskich, to jest pewne dobre świadectwo. Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które już jest bardzo w zaawansowanej budowie, myśmy planowali od lat i trzeba jasno powiedzieć, że samorząd tu wiele zrobił, ale jakby pierwsze pragnienie wyszło od posła Arkadiusza Czartoryskiego, od pana senatora Mamontowa. Myśmy razem z nimi podjęli to wyjątkowe wyzwanie i to będzie pewne uwieńczenie działań, które mają także na naszej ziemi, szczególnej ziemi ostrołęckiej, przypomnieć o wielkich bohaterach. My oczywiście rozróżniamy tych, którzy faktycznie byli bohaterami, którzy oddali życie za ojczyznę, od tych, których próbuje się łączyć z różnymi formacjami powojennymi. I wprawdzie, zwłaszcza w różnych ostrołęckich publikatorach, mediach, przeważają komentarze kłamliwe, złe, puszczane przez administratorów o bandytach i złodziejach, ale tak naprawdę my, myślę, tutaj wszyscy wiemy, że chodzi o to, żeby przypomnieć największych bohaterów. Muzeum nie byłoby możliwe bez po prostu jasnego wsparcia polskiego rządu. Dlatego panu ministrowi, wszystkim państwu posłom już w tej chwili z całego serca dziękujemy, bo bez 100% wsparcia polskiego rządu muzeum nie byłoby możliwe, a ono jakby uwieńcza cały trud zmiany nazewnictwa ulic czy różnych działań naszych związanych choćby z edukacją bardzo istotną, bo i szkoła jest, jak Państwo wiecie, imieniem domyślicieli główny Inki i wiele ulic nosi nazwę prawdziwych, pięknych, wspaniałych polskich bohaterów i mamy szczególne miejsce, skwer, który odsłonił świętej pamięci pan prezydent, profesor Lech Kaczyński i wiele innych miejsc, które mówią o wyjątkowych bohaterach. Mówię tutaj cały czas o historii, drodzy Państwo, ale podkreślam, to jest jedna część naszej działalności. Dobrze pojęta historia, pokłon, cześć, modlitwa za ludzi, którzy byli przed nami, którzy byli najpiękniejszymi przykładami Polaków, ofiary, poświęcenia, to wszystko, jak wiadomo, ma nam także dawać siłę do tego, żeby dzisiaj pięknie działać. Tych inicjatyw kulturalnych i wychowawczych jest wiele. Wspominam o muzeum, czy o przypomnieniu wielkich bohaterów także naszej ziemi, ale też my od dawna prowadzimy programy edukacyjne, współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Tutaj przypominamy Klub Kina Niezależnego z inicjatywy pana senatora Mamontowa, pana posła Czartoryskiego, pana przewodniczącego Komisji Kultury Ryszarda Żukowskiego, gromadzi także wielu spośród was. I wiele innych działań tutaj pokazujemy, także slajd z wyjątkowego wydarzenia, gdzie w lesie niedaleko Ostrołęki odnaleźliśmy szczątki
tak myślę o swoich 50 paru latach, to chłopców, młodych ludzi, którzy oddali życie za ojczyznę i jak to często bywało, państwo wiecie, komuniści zakopali ich, wyrzucili jakby na śmietnik. Zostali odnalezieni, pochowani z chrześcijańską modlitwą, z szacunkiem, tak jak należy się polskiemu żołnierzowi. I proszę państwa, to jeszcze raz podkreślam, te wszystkie działania historyczne, te wszystkie działania w szkołach, w stowarzyszeniach, w samorządzie, one są niezwykle istotne, ale one nie są w pewnej pustce, w oderwaniu. Staramy się, żeby one także no, po prostu dawały siłę do tego, żeby tak jak potrafimy, każdy z was, każdy z nas, żeby angażował się w rzeczywistość obecną i żeby to, co było przed nami, dawało nam siłę i najpiękniejsze motywacje do pracy codziennej. I my faktycznie w Ostrołęce też, gdy chodzi o tę część gospodarczą, te obowiązki codzienne, staramy się, pamiętając o pięknej historii, to wszystko realizować. Gdy chodzi o obszary gospodarcze, zauważcie państwo, podatki w Ostrołęce nie rosną. Raz była jakaś drobna regulacja w ciągu 11 lat. Staramy się, żeby nie obciążać dodatkowo. Są tego dobre efekty wielu przedsiębiorców, choć zawsze będzie troszkę trudno te daniny publiczne oddawać, ale widzi, że nie ma jakiegoś ucisku fiskalnego, że oto Ostrołęka proponuje pozytywną, dobrą politykę finansową. Tutaj jeden z przykładów na liście wyróżnionej przez wspólnotę samorządowe pismo. Jesteśmy w ścisłej czołówce tych najniższych obciążeń. Proszę państwa, staramy się też w samorządzie budować takie rzeczy, żeby one miały pewną przyszłość. Podam przykład pierścienia, czy w ogóle gospodarki odpadami. Z pomocą zewnętrzną wybudowaliśmy stację segregacji odpadów. Staramy się dobrze działać, czysto ekologicznie. To bardzo nowoczesna stacja, ale był też problem dość duży, bo gdy chodzi o odbiór odpadów, to cóż, no, monopol na rynku sprawiał, że bardzo szybko rosły obciążenia. I drodzy państwo, 50 zł dla rodziny bogatej opłaty za odbiór odpadów, to może nie jest wielki wysiłek, ale dla ludzi ubogich to jest rzecz już bardzo trudna. Dlatego, ponieważ liczyliśmy się z kolejnymi podwyżkami, z kolejnymi obciążeniami nowymi, powołaliśmy ostatnio spółkę miejską. Dzięki działaniom polskiego rządu może samorząd takie działania prowadzić, może sam odbierać. I teraz staliśmy niedawno przed zagrożeniem, że 3 razy wzrosną opłaty, ponieważ powołaliśmy spółkę miejską, opłaty w Ostrołęce za odbiór odpadów nie rosną. Mało kto to może zauważył medialnie czy tak zewnętrznie, ale dla nas to, że zwłaszcza uboższe rodziny nie są dodatkowo obciążane, to jest rzecz niezwykle ważna. Ale musiały być dobre regulacje prawa państwowego, żeby taka rzecz się stała. Spółka już działa, jest nawet młody pan prezes tutaj. Nawet niektórzy nie zauważyli, że jest zmiana. To dobrze świadczy, jak nie było jakiejś przerwy, tąpnięcia, tylko dalej poszło wszystko. Ale mówię też dlatego, drodzy państwo, o tym, że samorząd powinien podejmować pewne działania, które wybiegają w przyszłość. Pamiętam nieraz rozmowy, jak budowaliśmy stację segregacji, to wielki był wysiłek, chociaż pomoc zewnętrzna duża, unijna. No niektórzy mówili, wiesz, tam stacje na obrzeżach miasta, kto to zauważy. Lepiej coś w centrum, jakiś chodniczek nowy położyć. No ale dzisiaj wiemy, że warto było, bo jeszcze raz podkreślam, dla ubogich rodzin, a przecież w naszym regionie jest ich wiele, każda złotówka, która zostanie w budżecie domowym, ma wielką wartość. Dalej, drodzy państwo, parę inwestycji, które po drodze nam się udały. Strefa ekonomiczna to dawne dzieje, ale to był ostatni akt pomocy dla nas poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy pan premier Jarosław Kaczyński nam to w ostatniej chwili podpisał. Potem były trudniejsze znacznie lata, gdy inny rząd zupełnie na ostrołęcki samorząd spojrzeć życzliwie nie chciał. I różne po drodze inwestycje. Chcę tylko to podkreślić, że prócz, jak niektórzy twierdzą, prócz tego, że jakoby prezydent Kotowski tylko pomniki buduje, a ich ze 3 pobudowaliśmy, ulic ze 100 w tym czasie ostatnich lat, ale tak naprawdę to, tej dobrej równowagi warto szukać. I inwestycje w kulturze, ulice różne,
budownictwo socjalne, tu chciałem zwrócić, drodzy Państwo, uwagę, że oto oprócz takich spraw, które służą, no można powiedzieć, odpoczynkowi czy nawet rozrywce, to też przecież ludzka działalność i warto. Staramy się przez lata też pracować tam, gdzie właściwie często do pomocy zostanie tylko gmina. Pobudowaliśmy kilka już budynków socjalnych. Co to znaczy dla rodziny, która tuła się w różnych trudnych sytuacjach, mieszkanie od miasta, co to znaczy własny kąt? Myślę, że nie trzeba przekonywać. Oczywiście, że zawsze pojawiają się głosy, że no tak, miasto dało komuś mieszkania, ktoś inny musi pracować pół życia. Myślę, że mimo wszystko musi być ta odpowiedzialność gminy i lokal, gdzie z czwórką dzieci mama się wprowadzi i ma wreszcie swój kąt, jest czymś po prostu potrzebnym. I miasto powinno też takie rzeczy podejmować, chociaż ktoś mówi, a tam ci państwo nie zagłosują i tak dalej, to przecież nie jedynie ważne. Budujemy też w ramach budownictwa TBS-owskiego. To jest bardzo ciekawa forma, jak Państwo wiecie. Miejska firma buduje lokale czynszowe i mieszkańcy, często młode rodziny, 30% wpłacają tylko jakby takiej kaucji i mogą mieszkać w dobrych warunkach, mogą mieszkać całe życie. No nie ma to, nie jest to własność oczywiście, nie można tego sprzedać, ale często uzbieranie 100% na mieszkanie byłoby bardzo trudne. Te 30% to już jest troszeczkę łatwiej. Dzisiaj w obliczu działań rządowych myślę, że tym bardziej wiele rodzin polskich będzie miało szansę normalnie w miarę żyć i mieszkać. Mamy różne takie rzeczy, które też polski rząd wprowadza, choćby budżety obywatelskie. Wcześniej też były, ale teraz już dość obligatoryjnie różne działania właśnie w obszarze socjalnym, bo to, drodzy Państwo, tak trzeba. Z jednej strony inwestycje, z drugiej historia, ale też te działania takie osłonowe, żeby zwłaszcza dzieci z uboższych rodzin mogły mieć spokojne miejsca i szanse jakby wyrównania rozwoju. Ostatnio otworzyliśmy noclegownię. Znowu, drodzy Państwo, ktoś powie, no lepiej było jakiś koncert, fajerwerki zrobić, ale ktoś, kto był w tej naszej noclegowni, kto widział, no tak bym powiedział, nawet no, pewne przeżycie szczęścia w życiowym nieszczęściu, bo wiadomo, do noclegowni trafiają ludzie, którym się nie udało. Trudno mówić o własnej winie, różnie jest. Czasem ludzie sami sobie życie pokręcą, a czasem jest tak, że tyle okoliczności się składa, że nijak potępiać. Trzeba takie miejsce stworzyć i nam się ostatnio z pomocą rządową udało. Dla seniorów są też różne propozycje, ciekawe propozycje też dla pani, bądź bezpieczna. Moja żona też się tam przeszkoliła, nie wiem sam, czy to dobrze, czy nie, ale bardzo ciekawe, dobre zajęcia. Dla uczniów różne rzeczy. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Dlatego, że przez wiele lat mieliśmy naprawdę różne trudności. Oczywiście każdy samorząd się stara, działa jak może, ale jeszcze raz podkreślam, czasem wielu pomysłów czy inwestycji nie da się zrealizować bez pomocy zewnętrznej, bo wiadomo, my musimy najpierw ułożyć sprawy szkół, w ogóle oświaty czy pomocy społecznej, wszystkiej tej polityki socjalnej, to są takie pierwsze obowiązki. Dopiero potem, jak starczy grosza, to można inwestować w różne rzeczy, też przecież bardzo potrzebne. Ostrołęka jako miasto na prawach powiatu, jak Państwo może wiecie, na samą oświatę wydaje prawie 46% budżetu, to grubo przekracza 100 milionów złotych. To jest tak poważne zadanie, że my musimy się z tym zmierzyć najpierw. I nawet gdyby która była bardzo potrzebna, albo jakiś nowy plac zabaw, czy jakieś ciekawe koncerty, to tak naprawdę nie ma wyboru. To jest oczywiste, że najpierw trzeba dobrze zaopatrzyć przedszkole, szkołę, a dopiero potem patrzeć na inne rzeczy. I teraz, drodzy Państwo, chcę to mocno podkreślić, ostatnie lata, a więc czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest dla Ostrołęki naprawdę czas szczególny. My nigdy nie mówiliśmy, że to źle, że jakieś dobre pieniądze dostaje inna gmina czy powiat, bo to jest ta sama ojczyzna. To dobrze, że samorządy dostają wsparcie, ale szukaliśmy, oczekiwaliśmy na taką zwykłą sprawiedliwość. Ostrołęka przez wiele lat była pomijana, była zostawiona. Teraz doświadczamy tej sprawiedliwości i takiego normalnego wsparcia. I nie ukrywam, że jest, myślę, w naszym samorządzie wielka wdzięczność do naszych parlamentarzystów za to, że ta pomoc wreszcie jest. My nigdy nie chcieliśmy...
Proszę Państwa, my nigdy nie oczekiwaliśmy, że polski rząd, polski parlament pomoże nam, żeby, nie wiem, prezydent miał nowy samochód służbowy. Ten, co mamy, ma 14 lat, do Warszawy strach się wybrać, ale jest zadbane, jakoś tam sobie radzimy. Chodzi oczywiście o te rzeczy, które służą lokalnej społeczności. I faktycznie doświadczamy w ostatnich latach niezwykłej pomocy, życzliwej pomocy, wsparcia. I to jest rzecz, podkreślam, która zostaje i która może u nas się w lokalnych mediach często nie przebija, ale to są konkretne fakty. Drodzy Państwo, zacznę od tego przykładu dla nas najtrudniejszego, to znaczy od mostu na rzece Narew. Ten most ma wiele lat. Ten tak zwany nasz stary most, to są lata 50. On po prostu się wyeksploatował. Wyzwanie dla samorządu, żeby przebudować taki most, po prostu przekraczało możliwości wszelkie. I myśmy oczywiście wcześniej prosili, pisali, ale pamiętam, przedstawiciel rządu PO-PSL kiedyś nas odsyłał do programu, który nigdy nie miał możliwości wsparcia choćby mostu w drodze krajowej. Oczywiście w naszych publikacjach tutaj różnych internetowych ciągle jest kłamstwo powtarzane, że tamten wojewoda to chciał dać, tylko Kotowski nie chciał. No przepraszam, ale na most dla Ostrołęczan to człowiek by wziął od każdego, oczywiście w ramach prawa. Dzisiaj jest zupełnie sytuacja inna. Proszę Państwa, rząd Prawa i Sprawiedliwości razem z spółką Energa nam w 100% sfinansował przebudowę starego mostu i budowę mostu zastępczego. Dzisiaj w mediach przebija się głównie to, że na moście zastępczym, tam coś z asfaltem się niedobrego dzieje. Jest to, że te dwie przeprawy są tworzone za pieniądze, które dostaliśmy z zewnątrz. Dostaliśmy od polskiego rządu i od spółki Skarbu Państwa, którą opiekuje się pan minister Tchórzewski. Gdyby nie było tego wsparcia, po prostu my byśmy nie dali rady, drodzy Państwo, bo co ja bym zrobił? Polikwidowalibyśmy szkoły albo podnieśli podatki. Nie byłoby takiej możliwości. Dzisiaj most zastępczy już działa. Tu przy okazji powiem, że też decyzją pana ministra Tchórzewskiego myśmy też dostali z Agencji Rezerw Materiałowych bezpłatnie to wszystko, co tam się znajduje i sfinansowanie było w 100%, także to nie chodzi o kurtuazję, ale mam wielką wdzięczność dla Państwa za tę pomoc, bo Ostrołęka by sobie nie poradziła. Co by znaczyło dla przedsiębiorców naszych i w ogóle lokalnych i nie tylko brak tej przeprawy przez Narew w naszym regionie? No są tutaj przedsiębiorcy, to można by długo mówić. To jest w 100% pomoc zewnętrzna, pomoc rządowa, pomoc spółki, którą, podkreślam, opiekuje się pan minister Tchórzewski i to jest rzecz wyjątkowa, bo po prostu nie byłoby szansy bez tego. Oczywiście ta pomoc jest też w innych wymiarach. Spółka Energa, spółka Skarbu Państwa pomaga nam także w przebudowie dróg. Dostajemy wreszcie pomoc także w przebudowie tych dróg lokalnych. Tu już nie będziemy przypominać starej nazwy, bo niby dlaczego, a dzisiaj ta pomoc dociera, bo projekty piszemy tak jak dawniej, wydaje mi się bardzo dobre, ale kiedyś nie było na to szansy. I drodzy Państwo, tak naprawdę jakbyśmy wszystko policzyli, to przeszło 100 milionów w ostatnim czasie do Ostrołęki spłynęło. To są duże pieniądze. To są olbrzymie pieniądze. My na inwestycje, jak jeszcze raz to króciutko kończąc podkreślę, my na inwestycje nie mamy pieniędzy. Jeśli, podkreślam, ogarniemy szkoły, przedszkola, pomoc społeczną, miejskie zadania komunikacyjne, komunalne, kultury i sportu, to tak naprawdę wolnych środków na inwestycje nie ma. Chyba żebyśmy likwidowali szkoły albo podnosili podatki. I bez pomocy rządu, a tego teraz doświadczamy, wiele inwestycji także obecnych by się nie działo. Pozyskujemy też środki z Unii przez pośrednictwo samorządu województwa. Tu są panowie radni, bardzo dziękujemy, bo zawsze to wsparcie jest. Ale tak naprawdę mówię to wszystko może za długo, tylko dlatego, drodzy Państwo, że my w samorządzie po prostu faktycznie doświadczamy dobrej zmiany. To jest z jednej strony hasło, ale z drugiej tutaj w Ostrołęce to jest konkretne i dotykalne. Dlatego na ręce i pana ministra, i państwa parlamentarzystów raz jeszcze bardzo dziękuję, bo inny byłby czas w Ostrołęce, gdyby nie ta bardzo konkretna i wielka pomoc. Oczywiście na co dzień, drodzy Państwo, jak rozmawiamy z mieszkańcami, no to jest dużo, dużo
Wiadomo, narzekań. I teraz jest czas przedwyborczy, to prawie wszyscy mówią, jeszcze moja ulica, jeszcze moje boisko i tak dalej. Staramy się to robić jak potrafimy najlepiej, chociaż daleki jestem od jakiegoś samouwielbienia i wiem, że wiele jest braków i problemów. Ale myślę, że w takiej relacji, jeśli samorząd na dobre wnioski, na faktyczne potrzeby otrzymuje pomoc, to myślę, że naprawdę jest szansa na dobry czas także samorządu. Oczywiście zakończę, drodzy Państwo, tym, co jest wielką i pewnie największą nadzieją naszego miasta i regionu, chociaż to przekracza oczywiście tutaj tylko nasze jakby spojrzenie. Chodzi mi oczywiście o sprawę najważniejszej inwestycji w naszym regionie. To jest rzecz wyjątkowa i niezwykle ważna. My myślę, wszyscy wiemy, że bez tego rządu, bez działania pana ministra Tchórzewskiego, bez działań naszych parlamentarzystów, pana posła Czartoryskiego, pana senatora Maniątowa i naszych tutaj obecnych, nie byłoby żadnej szansy. Wiecie, co się działo wcześniej, wiecie, w jakim stylu rząd Platformy Obywatelskiej zamknął tę budowę. Dzisiaj wiemy, jaki jest etap, wiemy, że rząd nadzoruje, ale decyzje i sprawdzanie i wszystkie procedury przetargowe dokonują się w grupie, w inwestorze. Energa i Enea musi to wszystko dobrze przepatrzeć. I my oczywiście nie wiemy, jakie będą wyniki tych działań, ale wiemy, że ten rząd powrócił do decyzji o budowie i robi wszystko, żeby ta wyjątkowa inwestycja w naszym regionie zaistniała. I my, rzecz jasna, mamy wielką nadzieję, choć wiemy, że to nie samorząd o takich rzeczach decyduje. Wiemy, że jest prawo, że są strategiczne decyzje, ale wierzymy też, że dzięki takim ludziom, jak mamy tutaj dzisiaj, to i Polska będzie energetycznie bezpieczna, a i nasz region będzie miał prawdziwą, ogromną, może nieporównywalną z niczym szansę rozwojową. Za wszystkie życzliwe wsparcia raz jeszcze bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pan prezydent powiedział bardzo wiele o mieście Ostrołęka. Na sali jest zdecydowana większość mieszkańców Ostrołęki. Jak Państwo zauważyliście, te zadania samorządu, które wymieniał pan prezydent, a związane bezpośrednio z wyciągniętą ręką do człowieka, czyli mówił pan prezydent o szkołach, o noclegowni, mówił o budynkach TBS-u, o innych zadaniach samorządu, są niezwykle ważne. Pozostając w tym duchu, na przykład warto mieć świadomość, że z samego programu 500+ do tylko miasta Ostrołęki trafiło blisko 50, na koniec miesiąca lutego 2018 trafiło blisko 50 milionów złotych. To jest kwota ogromna. Ale nie mniej ważne też jest to, co dzieje się w gospodarce. Szanowni Państwo, za chwilę poproszę o zabranie głosu pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, ale zanim do tego mikrofonu podejdzie pan minister, chcę powiedzieć, że rzeczywiście to, co mówił pan prezydent Janusz Kotowski, ta współpraca z rządem, a zwłaszcza z panem ministrem, jest bardzo dobra. Myślę, że nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak wiele rzeczy już dobrych dokonało się w tej dziedzinie gospodarczej. Ze względu na zimę, na wysoki stan wody, może nie wszyscy wiedzą, że ku końcowi ma się duża inwestycja na Narwi w jazy, które zapewnią wodę dla naszej ostrołęckiej energetyki, że zakończyły się inwestycje w budowę linii 400 kV z Ostrołęki, że mieliśmy wsparcie, to co mówił pan prezydent, na naszą infrastrukturę drogową, która przecież jest związana z gospodarką. Stawiamy mocno na rozwój gospodarczy, on jest możliwy we współpracy z rządem, ta współpraca jest. I myślę, że Ostrołękę czeka w przyszłych latach bardzo, bardzo wiele dobrych rzeczy. Bardzo proszę, zapraszam szefa naszego regionu Siedlecko-Ostrołęckiego, pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Szanowni Państwo,
dziękując za możliwość wzięcia udziału w dzisiejszym spotkaniu z Państwem, chciałbym podkreślić, że przed Ostrołęką stoją bardzo poważne wyzwania. Otóż, kiedy się nie spotkam z panem posłem Czartoryskim czy senatorem Mamontowem, ciągle mi o tym także pan senator Kraska przypomina, pani poseł Wargocka, że to jest, ma być to największa inwestycja we wschodniej Polsce od 30 lat. A więc budowa nowej elektrowni. Nowej elektrowni, która biorąc pod uwagę dotychczasowe bloki 200 MW, jest to jeden duży blok 1000 MW. Jakie to jest wyzwanie? Otóż, Szanowni Państwo, żeby ta elektrownia mogła dostarczać prąd, to do Ostrołęki musi wjeżdżać codziennie 4 składy pociągowe 70-wagonowe. Ta elektrownia będzie spalała na dobę w przedziale w zależności od obciążenia między 9 a 11 tysięcy ton węgla. Tysięcy ton węgla. A więc jest to 4 składy około 70-wagonowe, które tutaj trzeba będzie codziennie rozładować. Muszę być węgiel na zapas. Musi być przynajmniej 30-dniowy. Na wypadek, jakby się coś stało, jakieś tam terrorystyczne rzeczy, wojenne czy inne, no to musi być pewien zapas. Ale chociażby popatrzmy logistycznie, że ten węgiel codziennie musi być na taśmę odpowiednio wrzucony, zawieziony, skierowany do pieca. Ogrom, wielkość bloku takiego, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, wystarczy pojechać do Kozienic, bo podobny blok jest, już został niedawno oddany do użytku w Kozienicach. I teraz z takiego widzenia patrząc, to ta budowa, która się rozpocznie jeszcze w tym roku, bo przetarg powinien być na długo rozstrzygnięty. Ona jest olbrzymim wyzwaniem i wielu ludzi twierdziło, że region nasz, w tym Ostrołęka, nie bardzo jest w stanie temu podołać. Na czym rzecz polega? Otóż w ciągu 5 lat, tyle czasu będzie budowa tego bloku trwała, mniej więcej, ale w momencie szczytowym na takiej budowie będzie pracowało około 5000 ludzi, około 100-120 przedsiębiorstw. To musi być zorganizowane, skorygowane, musi być to pełna koordynacja tych robót, a więc to nie wszyscy przyjadą tutaj z Polski. Tutaj musi bardzo wiele lokalnych pracowników być na miejscu zatrudnionych. Tak naprawdę za kilka miesięcy, a przynajmniej od początku przyszłego roku, nie powinno tu być ani jednej osoby bezrobotnej. Nie tylko w samym mieście, ale i na koniec. Bo nawet jak zadania będą realizowali przedsiębiorcy, którzy są spoza tego terenu, to najwygodniej mieć jak najwięcej ludzi zatrudnionych na miejscu. A więc ci, którzy jakiekolwiek pojęcie o technicznej robocie mają, o tym i potrafią brać się do pracy i pracować, to na pewno będą mieli zajęcie. To jest olbrzymie wyzwanie organizacyjne, olbrzymie wyzwanie cywilizacyjne ta budowa, bo to ma być blok jeden z najnowocześniejszych w Europie. Ten blok jest tego typu, że dosłownie w kilkudziesięciu metrach od niego będą mogły już stać budynki mieszkalne, a więc blok, który będzie miał filtry oczyszczające spaliny, oczyszczające właśnie ten słynny dwutlenek węgla w takim zakresie, że będzie spełniał wymogi, które Unia Europejska wprowadziła dzisiaj i które będą ważne od 23, 24, nawet 5 roku. On już musiał być, będzie być zbudowany, żeby te wszystkie wymogi ekologiczne spełniał. A więc jeśli gdzieś tam medialnie jest straszliwy krzyk o tym, że węgiel to jest trucizna, że właśnie energetyka węglowa jest energetyką, która zatruwa wszystkich, wystarczy pojechać i zobaczyć na nowo otwartą elektrownię w Kozienicach, jak to w rzeczywistości wygląda i jak można już korzystać z węgla, gdzie nawet w otoczeniu ludzie nie mają pojęcia o tym, że tam jest komin.
że tam właśnie spala się węgiel. Oczywiście węgiel jest to produkt energetyczny, który daje duże ilości dwutlenku węgla, duże ilości różnego typu spalin, ale z tym możemy sobie radzić. I teraz te negocjacje, które prowadzę z Komisją Europejską, one doprowadziły do tego, że jest pewne zrozumienie do naszej sytuacji. Do tego, że już się nie krzyczy na nas, że macie wszystko zlikwidować. Jest oczekiwanie od nas, że będziemy szli ku przyszłości, a więc, że wybudujemy i zakończymy budowę tych elektrowni, które mamy rozpoczęte. I to, że wróciliśmy do tej budowy i został przetarg ogłoszony, dzisiaj się potwierdziło notyfikacją tak zwanego rynku mocy, którą otrzymaliśmy na przełomie stycznia i lutego, kiedy Komisja Europejska nam jakby zatwierdziła nasz program właśnie, który zakłada zróżnicowanie energii w Polsce, ale także pozostawienie energetyki węglowej w takim zakresie, w jakim ją obecnie mamy, a więc nowe elektrownie kończymy, natomiast stare, które są technologicznie jeszcze w najnowszych technologiach budowane, modernizujemy, remontujemy, część tych najgorszych likwidujemy. Dlatego też, proszę Państwa, patrząc na takie wyzwanie, to ta elektrownia także drugą rzecz daje. I to powinno się też odbywać na takiej zasadzie, że w pewnym momencie powinny tu powstać klasy techniczne. Dlatego, że poza tymi ludźmi, które zatrudnia obecna elektrownia, tutaj będzie w zależności od potrzeby. Dzisiaj to nie można jednoznacznie ocenić, ale zatrudnienie będzie w przedziale od 800 do 1000 osób. A więc powstanie także duży zakład, który będzie potrzebował i dużo usług zewnętrznych, ale także dużo pracowników, którzy będą pracowali na miejscu. Szanowni Państwo, więc to jest wyzwanie dla mnie jako dla ministra, dla dwóch spółek energetycznych w tej chwili, bo rzeczywiście faktem jest, że to, co poprzednicy twierdzili, że sama energia nie była w stanie podołać tej inwestycji, ale można było do energii dodać Enea i te dwie spółki bez problemu są w stanie pobudować tę elektrownię i znajdują się na to pieniądze. A więc znajdujemy się nie tylko, nie tak jak zawsze, na obrzeżu, że nie ma u nas żadnych inwestycji, tylko jest inwestycja, która z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski jest niezwykle ważna. Patrząc w przyszłość, też chciałbym Państwu powiedzieć, że te negocjacje z Komisją Europejską, one polegają na tym, że my podejmujemy wyzwania, więc mówimy, że średnia emisja mimo węgla w Polsce się obniży. Stąd to też moje od 2 lat zabieganie do stworzenia warunków do tego, żeby mogła być w Polsce budowana elektrownia jądrowa, która jest zeroemisyjna. I wbrew temu, co się mówi, jest elektrownią jedną z najbezpieczniejszych na świecie. Różni się na przykład między innymi od takiej elektrowni, która jest u Was budowana, że ona potrzebuje jednak mniej miejsc pracy, bo tutaj dosłownie w setkach należy liczyć osoby, które są zatrudnione w związku właśnie z gospodarką węglową, z dostarczeniem węgla, z odbiorem wszystkiego tego, co zostanie po spalaniu, z oczyszczaniem, no i z całą infrastrukturą związaną z dowozem. Elektrownia jądrowa natomiast potrzebuje rocznie 4 tiry, dosłownie 4 samochody rudy uranowej, odpowiednio przerobionej na to, żeby to jest ta ilość opału, która jest potrzebna do tego, żeby ta elektrownia funkcjonowała. Ta elektrownia może przechowywać u siebie zapas uranu na 5 lat. Z drugiej strony odpady promieniotwórcze są wywożone co 20 lat, a więc po wybudowaniu elektrowni pierwszy wywóz odpadów promieniotwórczych jest po 20 latach. Ale co ciekawsze, że na Waszym terenie całe lata było składowisko odpadów promieniotwórczych, gdzie były przywożone odpady także z zewnątrz, za czasów okupacji radzieckiej.
tutaj były przywożone różne odpady, także i z elektrowni, a więc w Różanie. I nikomu nie słyszałem, żeby ktoś z tego tytułu poniósł jakieś większe szkody. To składowisko odpadów już się kończy i w Polsce będzie musiało być inne, ale jeżeli o takich sprawach mówimy, to nigdy jako poseł Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego nie spotkałem się z jakimś tam oskarżeniem, że gdzieś ktoś na radioaktywne choroby z powodu składowiska odpadów radioaktywnych na waszym terenie stracił zdrowie, czy coś złego mu się stało. Więc z takiego punktu widzenia patrząc, musimy pewne rzeczy mogą być w jakiś sposób traktowane. Chociaż ta elektrownia nie będzie tutaj budowana, tylko musi być budowana nad morzem, bo potrzebuje olbrzymich ilości wody do chłodzenia. Ja mówię o tej energetyce, bo ona jest niezwykle ważna. Dlatego, że Polska mogła się rozwijać, to musi wzrosnąć zużycie energii do 30 roku około 25%. To znaczy, że o 1/4. I ta już energetyka, którą będziemy budowali właśnie po wybudowaniu waszej elektrowni i równolegle, już nie będzie oparta na węglu. A więc jesteśmy w pewnym cywilizacyjnym miejscu, bo właśnie w Ostrołęce będzie budowana prawdopodobnie ostatnia elektrownia węglowa w Polsce. Nasze zobowiązanie w stosunku do Komisji Europejskiej jest troszeczkę dłuższe, bo my mówimy, że obiecujemy Komisji Europejskiej, że po 25 roku nie będzie budowanych elektrowni węglowych, ale wszystko wskazuje na to, że ta może być elektrownią ostatnią. Więc korzystajcie dobrze z tych miejsc pracy, przygotujcie za 5 lat tych, którzy mają w tej elektrowni pracować, to będzie część z tych, którzy się wykształcą na tej budowie, w tych firmach, które będą budowały te elektrownie. I niech ona dobrze wam wszystkim służy, dobrze nam wszystkim służy, bo ona będzie tym elementem bezpieczeństwa części Polski Wschodniej, bo nasza część kraju tego bezpieczeństwa energetycznego do tej pory była pozbawiona. Dlatego też będziemy także elektrownię budowali, która będzie oparta na węglu, ale już w inny sposób, bo węgiel będzie zgazowywany i będzie w obiegu zamkniętym i będzie budowana, zasilana już będzie gazem właśnie ze zgazowania węgla. To będzie przy Bogdance Enea, właśnie wspólnik waszej elektrowni, tam rozpocznie budowę, już rozpoczyna przygotowania budowy takiej elektrowni. Będzie to elektrownia węglowa, ale najnowocześniejsza na świecie. Ze zgazowania węgla jest jedna elektrownia w tej chwili w Japonii, 200-megawatowa. Ta nasza będzie 500-megawatowa. Podejmujemy wyzwania, które są wyzwaniami, no, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, równymi innym państwom. I co ciekawsze, szanowni państwo, że znajdujemy na to pieniądze. Mówiło się, że w Polsce na nic pieniędzy nie ma. A okazuje się, że wystarczy trochę tych dziur pozatykać, i te pieniądze są. I to w takim rozmiarach, że nikt z nas nie myślał, że tyle tych pieniędzy jest. Że tyle pieniędzy my wypracowujemy. Bo Polacy ciężko pracują. Okazuje się, że my jesteśmy ludźmi, którzy najwięcej godzin w tygodniu pracują w Europie. I na własnym, bo jest bardzo dużo firm prywatnych, małych firm prywatnych, które są naszą ostoją. Nie wiem jak w Ostrołęce, ale w mieście Siedlce, naszym jest około 7 tysięcy takich firm, które zatrudniają tylko od osoby, która ma tą firmę, do 10 osób. A więc to jest taka też ostoja naszej gospodarki, gdzie ludzie czasu nie żałują, gdzie ludzie od świtu do nocy pracują. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem. Jak gdziekolwiek byśmy nie określili, my po prostu powinniśmy być z tego dumni, bo my jesteśmy pracowici od wielu innych. I także, jeżeli popatrzymy, że mówi się o tym, że ta sfera czarnej gospodarki, że Polacy to kradną, że oni tutaj po prostu nie starają się w pracy, że są leniwi, to wszystko też jest nieprawda. Dlatego, że u nas z punktu widzenia naszej automatyzacji, a mamy, jesteśmy w stosunku do innych państw, dużo do nadrobienia. Bo w bardzo wielu zakładach rzeczywiście to są zakłady, które powstały z zerowego kapitału, bo Polacy trafili w okupację radziecką. I tego nas traktują na Zachodzie
i w ogóle okazuje się, że wielu z tych ludzi, z którym tam mam kontakt, nawet nie wie o tym. Im się wydaje tylko, że myśmy po prostu słabo się starali, myśmy się gorzej od nich rozwijali. W tej chwili z tych młodszych ludzi na Zachodzie, co, oni są zaskoczeni, jak im się mówi, że my nie byliśmy samodzielni, że myśmy byli pod okupacją. I to jest kwestia tego typu, że my musimy dużo nadrabiać. Ale w tej dziedzinie radzimy sobie i muszę Państwu powiedzieć, że coraz więcej przedsiębiorstw te zaległości nadrabia, bo musi wymieniać maszyny, bo mamy po prostu przestarzały park maszynowy, że pracowitością i pracą nadrabiamy to, co powinno, tą wydajność, która jest z maszyn. I konkurencyjność też jest duża. My mamy obecnie nadwyżkę eksportu nad importem, czyli więcej sprzedajemy niż kupujemy. Wreszcie do tego doszło w Polsce. I to też się dało zrobić. A więc już nie ma tego strachu, że nam pieniędzy zabrakło. I jeżeli chcemy popatrzeć w przyszłość, to jeżeli tylko będziemy pilnowali tego, co w tej chwili jest, tego, co jest. Chcę Państwu powiedzieć tak. Myśmy nie z jakiegoś cudu gospodarczego na razie nie zrobili. Staramy się, żeby innowacyjność była, żeby coraz nowsze technologie były stosowane, ale zasadniczo w ciągu tych 2 lat nie byliśmy w stanie dokonać jakiegoś cudownego ruchu. Ale patrzcie, jak się porządku pilnuje, jak się pilnuje, żeby ta każda złotówka była liczona, jak się pilnuje tego, żeby no, nie rozpływały się pieniądze nie wiadomo gdzie, no to nagle się okazuje, że my te pieniądze mamy na inwestycje, mamy te pieniądze na bieżące funkcjonowanie. Znalazły się pieniądze, gdzie wszyscy krzyczeli, że to jest niemożliwe. Dobrze, że ciągle w telewizji jest Roskowski pokazywany, jak on mówił, że nie było pieniędzy i nie będzie na 500+. Co się okazuje? 30 miliardów złotych. Straszliwe pieniądze. Okazało się, że są w budżecie, że są w przychodach polskich, że można było tego wszystkiego, to wszystko mieć. I 2 lata nam wystarczyło na to, szanowni państwo, że myśmy się nagle znaleźli w 25 najbogatszych państwach świata. Że mówiło się, że u nas sfera nędzy. Że mamy sferę nędzy w granicach 20%, drugie 20% sfera ubóstwa. Dzięki 500+, sfera nędzy w Polsce już nie ma. To ONZ wykazał. Nie mamy sfery nędzy. Są ludzie ubodzy. Są ludzie, co mają kłopoty, są ludzie, którym się trafiło nieszczęście, bo jest osoba patologiczna w rodzinie. No tak to już jest w życiu i w każdym społeczeństwie. I tym ludziom trzeba jakoś pomagać, żeby sobie radzili. Ale zaczyna już być tak normalnie, że jeżeli ktoś pracuje, to zaczyna już w miarę godnie żyć. Jeżeli ma dzieci, to stać go nawet na pojechanie od czasu do czasu na wczasy. I to jest to, do czego wszyscy dążymy, żeby było jakoś normalnie w Polsce. I zaczyna być u nas normalnie. Więc pilnujmy tego wszyscy i dopilnujcie, żeby ta elektrownia w Ostrołęce w normalny sposób została wybudowana i w terminie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak wspominamy ostatnie lata od czasów, kiedy Platforma Obywatelska wygrała wybory i zerwała tą budowę, tą inwestycję, wielokrotnie spotykaliśmy się z określeniami, z takimi wyrażaniem opinii, że to już jest niemożliwe, że to już jest zamknięte. Otóż okazało się to możliwe dzięki determinacji rządu polskiego, ale okazało się też możliwe dzięki temu, co powiedział pan minister Tchórzewski, że są pieniądze. Pan minister bardzo delikatnie określił, warto myślę powiedzieć dosadnie, no po prostu pieniądze są wtedy, kiedy rząd radzi sobie ze zwykłym złodziejstwem, że zostały zatrzymane te wszystkie mafie, które wywoziły pieniądze z Polski. Ogromny wzrost spływu podatków
idący w dziesiątki miliardów spowodował, że państwo polskie może wypłacić 500+, ale też jednocześnie może prowadzić tak wielkie inwestycje, bo przecież to nie tylko Ostrołęka, ale już tak jak mówił pan minister i Kozienice, ale też inwestycje nad morzem i te, które są wielkimi inwestycjami narodowymi. Mówimy o lotnisku, mówimy o przekopie Mierzei Wiślanej, mówimy o tunelu do Świnoujścia i w wielu, wielu innych inwestycjach, które mają znaczenie ogólnopolskie, narodowe, które stawiają Polskę w szeregu tych krajów najbardziej, najszybciej w Europie rozwijających się. Szanowni Państwo, cały czas dzisiaj mówimy o tej właśnie równowadze. Chciałbym poprosić teraz panią poseł, panią minister, panią Teresę Wargocką, która pracuje w Komisji Edukacji Narodowej. Też mówiono nam, że nie jest to możliwe, żeby udała się reforma edukacji, tak potężna reforma, w sytuacji, w której wprowadzaliśmy najróżniejsze zmiany i emerytury, i zmiany polityki prorodzinnej, i zmiany w tym obszarze bezpieczeństwa państwa, i wojska, i wszystkiego, a okazało się, że jeszcze w tym momencie przeprowadziliśmy bardzo skutecznie reformę edukacji. Bardzo proszę, pani minister. Szanowni Państwo, w takim naprawdę krótkim wystąpieniu chciałam powiedzieć to, co najważniejsze jest w reformie edukacji, którą udało nam się w ciągu dwóch pierwszych lat kadencji Sejmu i rządu Zjednoczonej Prawicy przeprowadzić. Prawo i Sprawiedliwość bardzo wyraźnie określiła kierunek zmian w prawie oświatowym już w programie wyborczym. Dlatego od pierwszych tygodni w ministerstwie można było przystąpić do faktycznej pracy nad reformą. Przyświecały nam bardzo ważne cele. Przede wszystkim diagnoza zasadnicza, że polska szkoła ma służyć młodym ludziom, ma również służyć społeczeństwu. I biorąc pod uwagę podstawy programowe, strukturę szkoły, jaką zastaliśmy, zmiana musiała być natychmiastowa. Szanowni Państwo, dzisiaj dobra szkoła, bo pod tą nazwą dokonywaliśmy zmiany. To jest szkoła, która kształci, która wychowuje i która daje szansę na przyszłość. Szanowni Państwo, myślę, że powiem tą rzecz najważniejszą. W polskiej szkole jest miejsce dla historii Polski. Od klasy czwartej przez 8 lat polska młodzież będzie miała po dwie lekcje historii w tygodniu. Minął ten czas, kiedy młodzież polska nie miała podstawowej wiedzy z zakresu historii własnego kraju. Ale nie tylko o wiedzę chodzi. Polska szkoła ma spowodować to, że młodzież kocha Polskę, że jest z niej dumna, że czuje przynależność do własnego narodu, że daje to, co jest najważniejsze, by znaleźć się dobrze w świecie. Dobre poczucie, że jest się Polakiem. Szkoła ma tą funkcję wychowawczą wpisaną w tej chwili w prawo oświatowe. Bardzo ważnym elementem wychowania w szkole jest odejście od właśnie tej polityki myślenia tylko o sobie, czyli tej szkolnej rywalizacji, tego szkolnego wyścigu. Szkoła ma tworzyć wspólnotę. Wpisywaliśmy do prawa oświatowego wolontariat. Bardzo piękną ideę, która łączy ludzi i która pozwala wychowywać dzieci w przeświadczeniu, że warto pomagać, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy różni, że są ludzie słabsi i są ludzie silniejsi. I tylko razem możemy tworzyć wspólnotę i być w pełni szczęśliwymi ludźmi. Mamy dobre 4-letnie liceum za chwilę, mamy szkoły techniczne, mamy nowe szkoły branżowe, które razem z pracodawcami będą kształcili przyszłych fachowców dla naszej nowoczesnej gospodarki. Ten proces reformy kształcenia zawodowego w tym roku nabiera tempa. I szanowni Państwo, zmiana się dokonała, ale ta zmiana będzie realna, jeżeli będziemy mieli
właśnie taką odpowiedź samorządów, jaką usłyszeliśmy tutaj od pana prezydenta. Bo pan prezydent powiedział, oświata jest najważniejsza i młody człowiek, uczeń jest najważniejszy. I nie tylko o tym mówi, ale również swoim działaniem realizuje ten program oświatowy. Dzisiaj się właśnie dowiedziałam, z czego jestem ogromnie zadowolona, że już powstała klasa technik energetyk. Jeszcze nie, elektrownia ma być, ale właśnie to jest to podejście, które jest potrzebne w samorządzie. Przecież wiadomo, żeby była praca, żeby było dobre życie, trzeba przygotować młodych ludzi do pracy tu na miejscu. Cały nasz plan na Polskę spina się, jeżeli przedstawiciele rządu, jeżeli samorządowcy mają wspólną wizję Polski. I tym chciałam zakończyć swoje wystąpienie, bo o oświacie można mówić bardzo długo, ale chciałam państwa zapewnić, że kierunek wyznaczonych zmian jest bardzo dobry. Potrzeba nam współpracy, potrzeba nam dobrych samorządów, żebyśmy mogli realizować tą ogromną misję Polski silnej, niezależnej i solidarnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przy okazji też warto, należy skierować podziękowania do w obecności pana ministra Tchórzewskiego, do koncernu Energa S.A. za objęcie klasy energetycznej w naszych szkołach średnich opieką, patronatem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni państwo, na sali widzę też, są wśród naszych gości są lekarze. Służba zdrowia to też jest ogromne zadanie. W Ostrołęce mamy duży szpital, nowoczesny szpital. Bardzo cieszę się, że jest pan senator Waldemar Kraska, który pracuje w Senackiej Komisji Zdrowia. Bardzo prosimy, panie senatorze. Panie ministrze, panie prezydencie, panowie parlamentarzyści, szanowni państwo, ja powiem szczerze, że zawsze do Ostrołęki przyjeżdżam z taką troszeczkę rozedrganiem, bo kiedyś był to mój okręg wyborczy i bardzo chętnie przyjeżdżałem tu do państwa, troszkę także dalej na północ, ponieważ tu naprawdę jest jakby serce Polski. To są prawdziwi Polacy. Ja jestem z Podlasia, my też jesteśmy tacy jak wy, szczerzy, otwarci. I to, że może się ten region rozwijać i że powstaje taka wielka inwestycja, to oczywiście chwała, panie ministrze, i jeszcze też przyłączę się do tych podziękowań, bo rzeczywiście Ostrołęka na to zasługuje. Ale jako lekarz muszę powiedzieć, że też się cieszę nie tylko, że te miejsca pracy powstaną, że będziecie mogli tutaj zarabiać pieniądze, bo tu przyjedzie niejednokrotnie wiele ludzi z zewnątrz, dla których będziecie musieli ugotować, sprzedać im ubrania, żywność, ale cieszy mnie to, że ta elektrownia będzie elektrownią nowoczesną, czyli będzie posiadała te filtry, które nie będą szkodziły wam, mieszkańcom tego terenu, bo nie samo miejsce pracy, ale myślę, że każdy z nas jakby w podświadomie myśli o tym, że najważniejsze w życiu to jest jednak zdrowie. Każdy z nas, składając sobie życzenia, na pierwszym miejscu składa sobie dużo zdrowia, prawda? I o tym zdrowiu zawsze myślimy, aczkolwiek może nie zawsze o nim pamiętamy tak, jak powinniśmy. To, że od 2 lat słyszymy, że w Polsce pojawił się smog, i to nie jest ten smog wawelski, tylko smog, którego wcześniej za rządów PSL-u i Platformy nie było, to oczywiście jest nieprawda, ale to, co dzisiaj powiedział pan minister Tchórzewski, to właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości walczą z tym smogiem, ponieważ budujemy nowoczesne obiekty, nowoczesne elektrownie, które tego smogu nie będą wytwarzały, a jednocześnie próbujemy ograniczyć te lokalne, małe kotłownie, które jednak produkują tego niestety szkodliwego dla naszego zdrowia unoszącego się w powietrzu zanieczyszczenia. Prawo i Sprawiedliwość przywiązuje do służby zdrowia wielką wagę. Jesteśmy w okresie i w roku wyborów samorządowych. Myślę, że
każdy wójt, każdy burmistrz, każdy prezydent, oprócz tej oświaty, która zawsze mu jest na głowie, zawsze też myśli o zdrowiu swoich mieszkańców, czyli o służbie zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość wielką wagę przywiązuje do służby zdrowia i pozwólcie Państwo, że tylko powiem właściwie o dwóch czy o trzech bardzo ważnych, fundamentalnych ustawach, które już przyjęliśmy i które wdrażamy. Może one jeszcze nie zadziałały tak, jak byśmy chcieli, ale uwierzcie mi Państwo, że to za kilka miesięcy naprawdę będzie odczuwalne. Pierwsza ustawa, która została uchwalona i myślę, że to jest ten fundament, na którym budujemy polską służbę zdrowia, to jest ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Każdy z nas ma swojego lekarza rodzinnego, ma swój POZ, do którego w pierwszej kolejności się zgłasza z jakimś problemem zdrowotnym. I myślę, że to jest ta pierwsza brama, która powinna być dla nas szeroko otwarta, a jednocześnie w tym miejscu powinniśmy być jako pacjenci jak najlepiej obsłużeni, jak najlepiej uzyskali jak najlepszą i szybką diagnozę. Do tej pory było tak, że lekarz rodzinny był postrzegany jako lekarz, który właściwie robił jakby dwie rzeczy. Pisał nam recepty, prawda, i kierował nas czy to do szpitala, czy do lekarza specjalisty. Teraz chcemy, żeby ten lekarz miał troszeczkę większe możliwości, ponieważ niejednokrotnie pacjent trafiając do podstawowej opieki zdrowotnej, dostając diagnozę, zostawał pozostawiony sam sobie, prawda? Dostawał skierowanie i niech pan sobie jedzie, czy pani gdzieś i szuka lekarza specjalisty, czy szpitala, żeby dalej go leczyć. W tej chwili prowadzamy program pilotażowy, żeby lekarz POZ-u był jakby tym koordynatorem naszego dalszego leczenia. Czyli jeżeli postawi diagnozę i ona zostanie potwierdzona, dalej nas pokierował. Umówił nam wizytę u specjalisty, umówił nam wizytę czy to w szpitalu, czy na konkretny zabieg i ciągle był w kontakcie z tymi lekarzami, którzy się nami dalej zajmują, żebyśmy nie byli pozostawieni sami sobie. Na to idą dość duże pieniądze, ale myślę, że one w następnych miesiącach i kolejnych latach naprawdę zaowocują to, że będziemy wierzyli, że ten lekarz rzeczywiście rodzinny jest dla nas tym jakby no lekarzem, do którego możemy zawsze się zwrócić, obojętnie o której godzinie dnia i nocy i on zawsze nam tą pomoc udzieli i nią będzie służył. Drugą ustawą, która już weszła, jest ta ustawa o sieci szpitalnej. Niektórzy mówią, że to jest ustawa, która cofa nas troszkę do PRL-u, ponieważ jest tak zwane budżetowanie, czyli przekazujemy pieniądze z budżetu, szpitale dostają pewien ryczałt, w którym się muszą poruszać. Ale ja jestem lekarzem, ja ciągle pracuję w szpitalu, może nie aż tak dużo, ile bym mógł i chciał, ale to, co poprzednich systemie mnie bardzo raziło, to, że moi koledzy czasem nie dostrzegali pacjenta, tylko dostrzegali, ile można za niego dostać punktów, ile procedura dana u danego pacjenta będzie opłacalna. I to, powiem szczerze, zaczynaliśmy, ten pacjent zaczął nam ginąć z tej naszej, jak to zawsze mówimy, empatii medycznej, kiedy powinniśmy dla niego mieć jak największe serce i najwięcej mu służyć pomocą, a zaczęliśmy być księgowymi i liczyliśmy, czy ten pacjent jest dla nas opłacalny. No niekrotnie zdarzało się tak, że szpital też bronił się przed pacjentem, ponieważ pacjent byłby drogi, a procedury były nisko wyceniane, czyli przynosił szpitalowi, mówiąc brzydko, stratę. W tej chwili jest to zupełnie inaczej. Może bardziej to czuły te szpitale duże, tak jak w Ostrołęce szpital wojewódzki, może nie szpitale powiatowe, ale my się też pracujemy na tym, żeby też pomóc tym szpitalom powiatowym, które też powinny być dla nas jako lekarz rodzinny, drugim etapem szpital powiatowy, czyli powinny być dobrze wyposażone, posiadać dobrych lekarzy specjalistów. I trzecia ustawa, myślę, że jakby spinająca te dwie poprzednie, to jest ustawa o zwiększeniu finansowania służby zdrowia, bo nawet najlepsza ustawa usprawniająca, uszczelniająca system nic nie będzie warta, jeżeli do tego systemu niestety nie dołożymy pieniędzy. I Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze od wielu, wielu lat, od 20, 30, może nawet jeszcze dalej, wprowadziło systematyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia. W tym roku już ponad 2,5 miliarda będzie więcej pieniędzy niż te, które są ze składek zdrowotnych. Nie podnosimy składki zdrowotnej, bo wiemy, że to obciążenie i tak jest duże, ale z budżetu dołożymy tych pieniędzy.
Znalazły się pieniądze na 500+, znajdą się pieniądze na służby zdrowia. Z roku na rok tych pieniędzy będzie stopniowo coraz więcej. Oczywiście chciałoby się, żeby to było w ciągu jednego roku. No nie da się tak. Ale myślę, że za 2-3 lata naprawdę polska służba zdrowia będzie na bardzo wysokim poziomie. Mamy świetnych lekarzy, mamy świetny sprzęt, trzeba to tylko odpowiednio wykorzystać. I myślę, że oprócz tego, że będziecie Państwo mieli piękne miejsca pracy, że będzie Ostrołęka dzięki tym inwestycjom, które powstają, będzie coraz piękniejszym miastem, aczkolwiek Panie Prezydencie, zawsze jak tu wjeżdżam, jestem zachwycony tym spokojem, które to miasto emanuje, aczkolwiek ja jestem, tak jak Pan Minister Tchórzewski, z miasta Siedlec, więc też to są miasta porównywalne i z taką dużą sentymentem wjeżdżam do Ostrołęki, bo oprócz tego, że jesteście gospodarczo w tej chwili mocni, to jak też pamiętacie o tych poprzednich latach, poprzednich czasach. Ja z senatorem Amantowym w Senacie wielokrotnie o tym rozmawiałem i Panie Prezydencie, jeżeli już ruszy to muzeum, ja mam po pierwsze piękne majora Łupaszki, więc będę starał się je przekazać Wam. Bo myślę, że jest tym miejscem, gdzie akurat jest to miejsce dla tego po pierwsze. Jeszcze raz dziękuję bardzo za spotkanie i myślę, że ten rok wyborczy będzie dla mieszkańców Ostrołęki dobrym rokiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo wiele można zrobić wtedy, kiedy jest zrozumienie, kiedy jest współpraca. Za tą współpracę, za zrozumienie, za popieranie polskich, ostrołęckich spraw bardzo serdecznie dziękuję panu senatorowi Robertowi Mamontowowi, z którym razem pracujemy w Warszawie. Państwo może nie wiedzą o wielu rzeczach, o których ja wiem. Pan senator pracuje w Komisji Senackiej Praw Człowieka, ale to nie jest tylko praca w Komisji Senackiej, ale jest też na rozprawach sądowych wtedy, kiedy dzieje się krzywda. Jest w sytuacjach, w których zjawiają się komornicy u biednych ludzi. Był tam, gdzie chciano rodzinom zabierać dzieci. Był w bardzo wielu miejscach, kiedy zwykłemu człowiekowi działa się krzywda. Wiem, ponieważ od wielu lat jesteśmy parlamentarzystami z Ostrołęki i znam te sprawy na co dzień. Bardzo proszę, panie senatorze, o zabranie głosu. Panie ministrze, szanowni państwo, zawsze najtrudniej przemawiać do swoich ziomków, ale ja myślę, że zacznę od tego, że chciałem powiedzieć do pana prezydenta Janusza Kotowskiego, że jak ktoś znał Ostrołękę sprzed 10 lat i dzisiaj mówi, że Ostrołęka się nie zmieniła, to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo złej woli, żeby tak twierdzić. Jesteśmy dumni z Ostrołęki, z tego, co się w Ostrołęce dzieje. Przy tych środkach, jakie Ostrołęka otrzymywała od władz państwowych i samorządowych, przy tych niskich dotacjach, to, co się udało zrobić w Ostrołęce swoimi środkami, wielki szacunek, panie prezydencie. Proszę państwa, to, co państwo chcieliście usłyszeć, na pewno usłyszeliście od pana ministra. To jest dla naszego miasta najważniejsza rzecz. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem zwrócić uwagę, panie ministrze, że idąc dzisiaj tutaj na spotkanie, jeden z moich kolegów mówi, niech minister da słowo, że wybuduje tą elektrownię, bo był tutaj prezes Kaczyński, powiedział, że będzie wybudowana. Była tu pani premier Szydło, powiedziała też, że będzie ta elektrownia wybudowana. Minęło 3 lata i jakoś cicho, dlatego pana słowa dzisiejsze są dla nas naprawdę dużym sukcesem. Proszę państwa, pan poseł powiedział na początku, że rządy poprzednie nie prowadziły polityki powiatowo-gminnej. Tak było, tak było. Rząd Platformy zajmował się tylko miastami. Polityki gmin, powiatowo-gminnej w ogóle nie prowadził. Dzisiaj przy zmianie rządu, kiedy ja to dokładnie pamiętam, jak w poprzedniej kadencji wprowadzaliśmy propozycję ustawy o
dofinansowaniu środków dla osób, dla seniorów 65+, to nie było pieniędzy. To wtedy minister Rostkowski mówił, że absolutnie nie wchodzi to w grę. Można, można. Dzisiaj te leki są darmowe. Dzisiaj to, co ja cały czas walczyłem w poprzedniej kadencji, że państwo musi się zająć grupami, które sobie nie dają rady. To znaczy w pierwszym rzędzie osobami starszymi, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Dzisiaj ta polityka socjalna państwa jest prowadzona, była prowadzona przez panią premier Beatę Szydło bardzo dobrze. Dzisiaj jest inny czas. Dzisiaj trzeba zdobywać pieniądze na te wszystkie programy, które chcemy wprowadzić, na rozwój naszego kraju. Bo tak jak powiedział pan minister, my dzisiaj jako takiego rozwoju jeszcze nie mamy, prawda? Jest, to wszystko zaczyna chodzić, jest wzrost gospodarczy, ale on wynika z konsumpcji. A wzrost, jeśli państwo chce być bogate, musi wynikać z produkcji, musi wynikać z inwestycji. I te inwestycje nam obiecuje premier Morawiecki. Ja bardzo w to wierzę, bo wiem, że jest człowiek, który kocha naszą ojczyznę i zrobi wszystko, żeby ludziom, nie tylko elitom żyło się dobrze, nie tylko wybranym ludziom, ale samym społeczeństwu. Żeby ten efekt, ten wzrost gospodarczy odczuwali wszyscy ludzie. I my tu w Ostrołęce, i w Kadzidle, i w Myszyńcu, i oczywiście w Warszawie. Tego wszystkiego państwu życzę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te oklaski. Zauważcie Państwo, jak we wszystkich tych wystąpieniach przejawiała się nie tylko wiedza, ale również szacunek i miłość do naszej historii, do ojczyzny. Taki powinien być rząd polski, rząd, który odpowiada na wszystkie wyzwania, który łączy i szacunek do dziedzictwa, i do kultury, i do edukacji, i do zdrowia, ale też i ma talent do tego, ażeby rozwijać nasz kraj. Szanowni Państwo, tutaj o godzinie 19 dalej będzie pracowało Ostrołęckie Centrum Kultury. Chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za obecność dzisiaj na sali. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które przyjechały z daleka. Jest na sali pani dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani dyrektor KRUS-u. Są Państwo radni z miasta Ostrołęki, są członkowie, są pracownicy Energa S.A. z Ostrołęki. Jest tutaj bardzo wielu przyjaciół z Ostrowi Mazowieckiej, z powiatu ostrołęckiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność i zapraszam na nasze spotkania, które będą odbywały się we wszystkich gminach powiatu ostrołęckiego. Dziękuję za obecność radnych wojewódzkich. Mam nadzieję, że ten sejmik wojewódzki wypełni się większą ilością radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panowie za wsparcie. Pan Krzysztof Winiarski jest z Ostrowi Mazowieckiej, pan Krzysztof Rzechowski z powiatu garwolińskiego. Częściej spotykaliśmy się z Krzysztofem Winiarskim. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest to nasz sąsiad tutaj z miejscowości Jelonki, dokładnie. Tak, i dziękujemy też za te całe wsparcie, które mieliśmy i od pana Krzysztofa Rzechowskiego wtedy, kiedy staraliśmy się o różne rzeczy dla naszego szpitala, który jest prowadzony przez samorząd województwa mazowieckiego. Dziękuję pięknie za spotkanie. Szczęść Boże.